witamy wszystkich bardzo serdecznie i zachęcam każdego z Was, który jesteś tutaj teraz i słyszysz mnie, słyszysz te słowa, abyś przystanął na chwilę i posłuchał świadectwa mojego życia, posłuchał świadectwa osobistego spotkania z Bogiem, bo jeśli tylko zechcesz, to te słowa mogą spowodować, że jeszcze dzisiaj zmienisz swoje życie. Nazywam się Michał Korgol i kiedy kilkanaście lat temu przekraczałem regularnie tą bramę tego uniwersytetu, wydawało mi się, że jeśli posiądę wiedzę, jeśli skończę dobrą szkołę, dobry uniwersytet, to tak naprawdę pochwycę klucze życia i śmierci. Odkąd byłem małym chłopcem, słyszałem, że musisz to, musisz tamto, jak większość z Was. Ja bardzo chciałem osiągnąć sukces, bardzo chciałem być szczęśliwym i zaspokojonym człowiekiem. Kiedy przyjechałem tutaj do Warszawy realizować swoje marzenia, przyjechałem jako prymus, wydawało mi się właśnie, że to poprzez tą naukę uzyskam to szczęście. Skończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłem je z wyróżnieniem i bardzo szybko zacząłem budować dużą karierę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy prawniczej w tym mieście. I cały czas wydawało mi się wtedy jeszcze, że jeśli zrobię kolejny krok, jeśli coś tam jeszcze uzyskam, jeśli zarobię kolejne pieniądze, to w końcu będę szczęśliwy, to w końcu będę zaspokojony. Tak jak Wam wspominałem, realizowałem się w budżecie. Ludzie podchodzili do mnie, mówili: Michał, jesteś człowiekiem sukcesu. Zbudowałeś dużą firmę, zbudowałeś piękny dom, masz żonę. Wyjeżdżasz kilka razy w roku na zagraniczne wakacje, masz pozycję, masz szacunek. A tak naprawdę, wiecie, prawda była taka, że ja lubiłem się przeglądać w tych słowach. Lubiłem się przeglądać, bo od początku system kogoś takiego tworzył. Wydawało mi się, że jeśli ja się z tego wyłamię, to tak naprawdę system mnie wypluje i będzie tylko gorzej. I kiedy tak sobie dryfowałem sobie, bo kiedy wracałem do domu, to byłem samotnym i nieszczęśliwym człowiekiem, który wiedział, że tak naprawdę boi się tego, co będzie jutro, że boi się, co będzie później, tylko tak naprawdę spycha te pytania. I kiedy byłem w tym właśnie miejscu mojego życia, wykształcony, inteligentny człowiek, intelektualista, który przeglądał się w tym, co mówią o nim inni ludzie, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że tak naprawdę to wszystko, co do tej pory mnie otaczało, co uznawałem za wartości, nie ma żadnego znaczenia. Bo chodzi o to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus oddał za mnie swoje życie. W pierwszej chwili, kiedy usłyszałem te słowa w ustach intelektualisty, one brzmiały jakoś dziwnie. O co chodzi? Przecież ja doskonale wiem, na czym polega ekonomia. Ja doskonale wiem, na czym polega gospodarka. Ja doskonale wiem, jaki jest wpływ właśnie tych elementów na funkcjonowanie tego świata. O to chodzi? O co chodzi? Przyjaciele, ale kiedy ja usłyszałem, że tak naprawdę Bóg w ten sposób pokochał świat, że 2000 lat temu sam zszedł na ziemię w ciele człowieka, aby wziąć na siebie karę i winę za twoje i moje bezbożne życie, ja postanowiłem to sprawdzić. Szczególnie nurtowały mnie pewne słowa ludzi, którzy głosili mi Ewangelię, ludzi, którzy mówili, że oni poznali Jezusa osobiście. Ja mówię, jak to osobiście? Ja słyszałem, coś tam słyszałem, bo nie ma takiego człowieka w tym kraju, który nie słyszałby czegoś o Jezusie. Kiedyś przyszedł, coś tam się wydarzyło, ale tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałem, co mnie to obchodziło, kiedy ja cały czas udawałem silnego człowieka, kiedy cały czas chciałem, żeby inni mówili, jesteś silny, jesteś wspaniały. Co mnie to obchodziło? Ale w tym momencie, kiedy usłyszałem od nich, że oni mają osobistą relację z Bogiem, postanowiłem to sprawdzić. W szczerości swojego serca zacząłem wołać: Jezus, jeśli Ty jesteś prawdziwym Bogiem dzisiaj, jeśli Ty żyjesz dzisiaj, to ja Cię chcę poznać, to ja chcę Cię doświadczyć osobiście, tak jak mówią ci ludzie, że oni Cię spotkali, że oni Cię doświadczają. Przyjaciele, w związku z tym, że w szczerości mojego serca zacząłem wołać do Boga, natychmiast wewnątrz mnie pojawiło się bardzo silne przekonanie, którego nie byłem w stanie wytłumaczyć, że bez Jezusa jestem nikim,
że bez Jezusa jestem na prostej autostradzie do piekła. A mówię wam to z perspektywy człowieka, którego wszyscy klepali po plecach i mówili: Michałku, ty jesteś taki uczciwy, ty jesteś taki sprawiedliwy, ty jesteś taki fajny. Kiedyś mi się wydawało, że usiądę u tego Boga, jeśli on w ogóle istnieje, ale to takie miałem wyobrażenie, że to jest dziadek z długą, siwą brodą. Posadzi mnie na kolanach i podsumuje moje życie. Powie: Michałku, 90% uczynków było dobrych, bilans masz dodatni, idziesz do nieba. Ale ja się właśnie wtedy dowiedziałem, kiedy zacząłem wołać do Niego, że bez Jezusa jestem nikim, że nie ma znaczenia, jak żyłem do tej pory, że to nie ma żadnego znaczenia, że potrzebuję Jezusa. Przyjaciele, pamiętam, tego dnia zamknąłem się w łazience mojego pięknego domu, bo nie wiedziałem do końca, co się ze mną dzieje, i zawołałem do Niego: Jezus, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, że zszedłeś na ziemię 2000 lat temu w ciele, aby mnie uratować, że wziąłeś na siebie winę i karę za moje bezbożne życie. Przyjdź i mnie uratuj, przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać, nie chcę już dłużej udawać. Przyjaciele, tamtego dnia, a było to niespełna 7 lat temu, osobiście spotkałem się z Jezusem. Tamtego dnia narodziłem się na nowo. Ja nigdy wcześniej nie brałem do ręku Biblii. Wydawało mi się, że to jest książka dla słabych ludzi, czy ludzi, którzy się boją, ludzi, którym nie wyszło. Ja nie wiedziałem, intelektualnie nie wiedziałem, co wtedy się wydarzyło, ale wiedziałem jedno, że bez Jezusa jestem nikim i zawołałem do Niego z całego serca: przyjdź i mnie uratuj. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, kiedy Jezus chodził tutaj w ciele po ziemi 2000 lat temu, jednym z głównych poselstw, które sam Bóg wygłosił do człowieka, było to, że każdy człowiek, każdy z was, który teraz przychodzi i słucha tych słów, musi narodzić się na nowo. Przyjaciele, to nie jest dla wybranych. To nie jest dla piątkę czy szóstkę w indeksie. Nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. Któregoś dnia, a tak naprawdę którejś nocy, jak Jezus tutaj 2000 lat temu chodził w ciele po ziemi, przyszedł do Niego taki poważany przez wszystkich dostojnik żydowski, faryzeusz o imieniu Nikodem, i mówi: nauczycielu, o co chodzi? O co chodzi? Bo widzę, że wielkie, że czynisz dzieła. O co chodzi, mistrzu? A Jezus powiedział: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek miał prawie 70 lat. On mówi: ale jak? Jak człowiek w wieku 70 lat może powtórnie wejść do łona matki? Jezus powiedział mu: nie czaisz bazy, Nikodemie. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, dzisiaj, kiedy słyszycie te słowa, dzisiaj jest dla was dzień zbawienia. Dziś podejmujesz decyzję. Albo przechodzisz mimo, albo przyspieszasz kroku, albo reagujesz na życie, które płynie z tych słów. Wolą Boga jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. 2000 lat temu On przelał krew za każdego z was. Za każdego z was. I powiem jeszcze raz. Nie ma znaczenia, jakim do tej pory żyłeś życiem. Nie ma znaczenia, czy byłeś dobry. Nie ma znaczenia, czy byłeś zły. Nie ma znaczenia, czy jesteś bogaty. Nie ma znaczenia, czy jesteś biedny. Jeśli nie spotkałeś się z Chrystusem, jeśli nie narodziłeś się z Bożego Ducha, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Usprawiedliwienie, przyjaciele. Usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę. Ludzkość dostała to za darmo, chociaż nie zasłużyła na to. Nie zasłużył na to nikt i nadal nie może zasłużyć. Ale kiedy to się aktywuje w twoim życiu, w twoim też? Kiedy to się aktywuje? Kiedy w to uwierzysz? Kiedy uwierzysz? A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przez wiele lat wydawało mi się, tak jak wcześniej wam powiedziałem, że to są historie i opowieści dla słabych ludzi. Ale kiedy zawołałem do Niego: Jezu, ja chcę Cię poznać, ja chcę Cię poznać, natychmiast spotkałem się z Nim, natychmiast narodziłem się na nowo. Jeśli jesteś intelektualistą, zadaj sobie to pytanie. Za chwilę będziesz świętował Boże Narodzenie. Po co Bóg, po co Jezus przyszedł na ziemię? Co takiego wykonało się 2000 lat temu? Co takiego się wykonało? I jaki to ma związek z twoim życiem? Za chwilę usiądziesz do wigilijnego stołu
pod piękną choinką, czy obok pięknej choinki rozpakujesz jakieś prezenty. Czy myślisz, że o to chodzi? Czy myślisz, że o to chodzi? Że po to przyszedł Jezus? Zastanów się. Nie spychaj tego pytania, tak jak spychałeś przez lata, jak nie miało to dla ciebie żadnego znaczenia. Zastanów się, po co on przyszedł. I zadaj sobie jedno pytanie. Zadaj sobie jedno pytanie. Kim dla ciebie jest Chrystus? Kim on dla ciebie jest? Przyjaciele, powtórzę jeszcze raz. Nazywam się Michał Korgol. Przez wiele lat, przez 30 parę lat mojego życia, tak naprawdę Chrystus nie zajmował żadnej wartości. Tak naprawdę był dla mnie nikim. Oczywiście jak ktoś mnie zapytał, czy jestem wierzącym człowiekiem, to ze strachu przed karą mówiłem, że tak, żeby on mnie kiedyś nie ukarał. Ale tak naprawdę w moim codziennym życiu, kiedy chodziłem na studia, kiedy zaczynałem pracę, kiedy wracałem do domu, kiedy szedłem na imprezę, tak naprawdę Jezus nie zajmował żadnego miejsca. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Kim on dla ciebie jest? Kim on dla ciebie jest? 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu, na żadnym krzyżyku, który by ci życzyli, w żadnym budynku, w którym wisi jakikolwiek krzyżyk. Jego tam nie ma. Jezus zmartwychwstał. Jezus pokonał diabła. 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Przyjaciele, śmierć została pokonana. Jeśli dzisiaj uwierzysz, prostym aktem wiary, że Jezus to Bóg, który 2000 lat temu zszedł na ziemię w ciele człowieka, wziął na siebie winę i karę za twoje bezbożne życie. Jeśli to uwierzysz, będziesz uratowany. Będziesz uratowany. Dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. To, co nazywa się dzisiaj, to, co ma teraz dla was dużą wartość, to się skończy. On powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje trwać będą na wieki. Pytanie, czy masz pewność? Czy masz pewność, gdzie spędzisz wieczność? Czy masz tą pewność? I stoję tutaj, aby ci świadczyć moim życiem, że możesz być pewnym dzisiaj, że dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. To wszystko załatwił ci 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus. Pytanie, co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Nic do krzyża nie dołożysz. Nic do tego nie dołożysz. Jest jedna rzecz. Wystarczy, że to weźmiesz przez wiarę. Weźmiesz przez wiarę, że zawołasz Jezu. Może nie rozumiem intelektualnie, o czym ten człowiek mówi, ale ja chcę cię poznać. Chcę cię poznać tak, jak on mówi. Chcę cię poznać osobiście. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego. To jest żywy Bóg. Stworzyciel nieba i ziemi. Pan panów i król królów. Przyjaciele, nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. Jesteśmy po to, aby wam zaprezentować zwycięskiego Boga dzisiaj. Czy jest wśród was ktoś chory? Czy jest wśród was ktoś chory, kto chce dzisiaj odejść zdrowy? Wystaw nas na próbę. Wystaw na próbę Boga dzisiaj. Jezus to żywy Bóg. Może masz nieuleczalną chorobę. Może masz stany lękowe. Może masz depresję. Pięknie nazywaną problemami z ówczesnego życia. Jeśli chcesz, możesz podejść dzisiaj całkowicie zdrowy. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj po to, aby świadczyć wam naszym życiem, że Jezus żyje, że to jest realny Bóg. I wy dokonujecie dzisiaj wyboru. Wy dokonujecie wyboru. On powiedział, kładę przed każdym z was, kładę życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierzcie życie, abyście żyli. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy, podchodźcie do nas. Amen.